Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, Panie Premierze. Właściwie to jestem lekko zdruzgotany po Pańskim wystąpieniu, bo pamiętam Pana jako posła, szefa podkomisji prowadzącego różnego rodzaju projekty. Jestem zdumiony, że wystarczyło przejście z tych ław do ław rządowych, by świat stał się różowy, by świat stał się tak kolorowy, że dzisiaj, jeśli Pana słuchał ktoś zwolniony w Tychach, Panie Premierze, to on w ogóle czuje się zadowolony, że został zwolniony, bo ma pomoc w Urzędzie Pracy, może założyć działalność, może być biznesmenem, a tak pracował przecież na montowni. Może się szkolić, a w ogóle rząd podjął ostatnio takie drastyczne i strategiczne decyzje co do branży motoryzacyjnej, że właściwie kryzys jest w świecie, w Europie. A w Polsce, i Panie Premierze, przeczytam Panu Pańskie wystąpienia, bo powiem Wam, że ja pamiętam wystąpienia przedstawicieli rządu w latach 80., bo 70. byłem za młody i przypomniały mi się sformułowania tamtych wystąpień. Otwarty zbiór działania, wyraźny wzrost, dynamika 10-12 razy przepowiedziana, dynamika, istotna dynamika, eksport, rynek zbytu, nowy rynek zbytu, szereg działań, kierunki działań, wzrost, wzrosty. A co rząd robi? Rząd koordynuje, monitoruje, analizuje, robocze kontakty, występuje, następnie daje intencje, systemowe rozwiązania, aktywizacja, wyżej wymienione informacje są transformowane, zrozumienie jest potrzebne w tym działaniu. No, Panie Premierze, to jest język słusznie minionego okresu. I nie może być tak, że w 2013 roku my będziemy liczyć wystąpienia ilością czasu, a nie jakością. Przecież to czas już kiedyś minął. Ja właściwie nie wiem, co mam rzec, bo ja Pana pamiętam, kiedy Pan jako poseł naprawdę sprawny mówił z rzetelnością, a dziś właściwie mamy problem tylko, bo jest kryzys w Europie i świecie. Natomiast wydaje mi się, że tak przechodząc do sedna sprawy, gdyby tak było, to nie byłoby tak dramatycznie i nie byliby tu dzisiaj przedstawiciele Solidarności, którzy cały czas monitorują o konkretne działania rządu. I rozwiązanie od lat problemów, nierozwiązywanie od lat problemów w branży motoryzacyjnej. I przypomnę, Panie Premierze, PO i PSL, bo to należy przypominać, rządził 2007 roku. A więc wtedy, kiedy nie było kryzysu motoryzacyjnego w Europie, w świecie, kiedy rzeczywiście był wzrost, jeśli chodzi o eksport, kiedy dobrze się miała branża motoryzacyjna. Jeśli tak analizowaliście, tak żeście monitorowali, no to należało przewidzieć pewne zjawiska i przeciwdziałać. I Panie Premierze, wspominał Pan o dramatycznych zjawiskach w Niemczech, gdzieś tam we Włoszech, we Francji, a przecież za miedzą, w Czechach, w Słowacji jest wzrost produkcji. No i powstaje pytanie, co się tam takiego wydarzyło, że oni sobie poradzili w tym kryzysie, a my nie. Może by dobrze było zobaczyć, co się dzieje, że Czesi umieją oddziaływać na swój rynek motoryzacyjny, nie tylko, Słowacja również, a my z tym mamy problem. Bo ja uważam, że jeśli mówimy o tej branży, to parę cyfr rzeczywiście podam, bo tu należy podać tych parę cyfr i zestawień, że jednym z największych źródeł dochodów budżetu państwa stanowi 10% wartości polskiej produkcji sprzedanego przemysłu, 14% całkowitego eksportu, a także zapewnia 250 tysiącom mieszkańców, obywateli Polski pracy, 140 bezpośrednio na produkcji. I wydaje się, że te cyfry sprawiają, że powinniśmy poważnie potraktować tą branżę, a nie czekać na cud, bo cudu nie będzie. Kryzys jest konkretnie określony, po to są ministerstwa, po to jest rząd, który jak rzeczywiście monitoruje, to ma podejmować działania. I Panie Premierze, przecież Pan dobrze o tym wie, że tendencja spadkowa ma swoje źródło 2010, 11, 12 rok. To szło przewidzieć. I przecież wiemy, że w kwestii zakładu Fiat Auto Poland to decyzja polityczna przeniosła Fiat do Włoszech i powstaje pytanie, co zrobił rząd na arenie międzynarodowej w Unii Europejskiej, by powiedzieć, że jeśli jest wolny rynek, jeśli jest wolny przepływ
obywateli, to nie może być tak, że decyzje będą polityczne. Przecież to jest nie decyzja rynkowa. Dlaczego rząd nie zadziałał, nie zainterweniował? Panie premierze, wspomniał pan o słusznych pewnych postulatach, o VAT-ie, o akcyzie. Wspomniał pan o stacjach diagnostycznych. Tak, tylko panie premierze, współczuję panu. Pan nie decyduje o tym, chociaż pan jest premierem, wicepremierem. Bo nieprzypadkowo został mianowany wicepremierem pan Rostowski, który VAT-u nie chce zmienić, a jak zmienia, to wbrew środowisku branżowemu. I jest spór, przecież o tym wiemy. Kwestia akcyzy siedzi w Ministerstwie Finansów, jest zablokowana. Ja współczuję panu, po prostu współczuję. Dlatego też z jednej strony, wiedząc, że pan ma niełatwą sytuację, jestem zdruzgotany pańskim wystąpieniem. Bowiem trzeba realnie powiedzieć, co pan może, co może Ministerstwo Gospodarki, a co faktycznie się nie da zrobić i nie opowiadajmy, że jest tak cudownie. Bo ta długość wystąpienia i ta ilość natłok cyfr sprawia, że myśmy powinni powiedzieć, no przecież tu furczy w tej Polsce. Jakżeż się tu dzieje? Przecież tu eksport 98%, a problem rzeczywiście mamy w rynku wewnętrznym. I co zrobi rząd? Jakie rząd podejmie działania i konkretnie kiedy? Konkretnie kiedy? Aby wzmocnić nasz rynek wewnętrzny, bo tu jest problem. Volkswagen się zastanawia, panie premierze, i to jest pytanie. Co zrobicie, żeby Volkswagen tu zainwestował swoje środki? Bo premier Turcji powiedział, że on ma propozycję dla Volkswagena. I co w tej materii zrobi premier Tusk, premier Rostowski? Co pan, panie premierze, zrobicie? Jak utrzymacie tą, czy jak przyciągniecie tę inwestycję? Wszędzie mamy spadki. W Metra, w Oplu mamy spadek, w Tychach spadek, w Poznaniu spadek. Dalej. Banalna rzecz, tablice rejestracyjne. W całej Unii, w każdym kraju są tablice rejestracyjne na wymianę, żeby można było testować przyczepy, naczepy, samochody. W Polsce nie. Największa firma produkująca przyczepy prawie 1 000 000 wydała, proszę państwa, na pozwolenia. Mogła to zainwestować. Na miejsca pracy. Prosta decyzja Ministerstwa Infrastruktury. No ale panie ministrze, to ministerstwo panu nie podlega. Podlega pod zacnego pana Nowaka, który wiemy, że wie lepiej. I myślę, że będzie pan miał problem, żeby taką banalną decyzję administracyjną na nim wymusić. Cała szara strefa. Rozporządzenie dotyczące, co jest rzeczywiście samochodem do recyklingu. Nie mamy. I szara strefa cała, która funkcjonuje, nie ma kontroli nad szarą strefą. Nie ma ewidencji, jeśli chodzi o pojazdy, które wpływają do stacji diagnostycznej. Wszyscy wiemy, że jest dzisiaj rywalizacja, jeśli chodzi o stację diagnostyczną i ten, kto jest bardziej taki frywolny w dawaniu zgody na wyjazd tej stacji po kontroli, ten wygrywa konkurencję. Czemu nie ma centralnej ewidencji? No bo trzeba radary instalować i robić ewidencję tych, których się złapie, co przekroczą prędkość, żeby karać ludzi, zamiast tworzyć pewien mechanizm rynkowy. Panie premierze, pan o tym wspomniał. Pytanie, kiedy to wejdzie w życie? Bo pan wspomniał, że jest zespół roboczy, że państwo analizujecie. No tak. Analizujecie od 2008 roku i co? Analizowaliście stocznie, górnictwo analizujecie. Ciągle coś analizujecie. Na miły Bóg podejmijcie decyzję. Powiedzcie, co będziecie wdrażać i jak się ludzie mają do tego odnieść. Przecież zachodni kontrahenci postulują, że zróbcie bodźce, żeby Polacy, pomimo że zubożeją, bo to jest problem, zubożeje nam społeczeństwo. I dlatego nie kupują nowych też samochodów, bo nie ma gotówki na nowe samochody. No to zróbcie bodźce tak jak w innych krajach, żeby Polacy mogli się przesiadać na roczniki młodsze. Stwórzmy mechanizm, system ubezpieczeniowy, który dzisiaj wypłaca i właściwie samochody, które powinny iść do recyklingu, wracają na rynek samochodowy. Obniża to nam bezpieczeństwo, obniża to nam sprawność samochodu, nie wspomnę o sprawach ekologicznych. No i to wiemy od lat, panie premierze. Przecież to nie są jakieś nowe rzeczy, bo na komisjach, pan o tym dobrze wie, środowisko jedno, drugie, trzecie, piąte o tym postulowało, zresztą moja przedmówczyni z zaplecza rządowego o tym wspomniała. Tylko kwestia jest decyzji. I niestety, jeśli chodzi o sprawy finansowe, akcyzy wspomnę, o VAT-ie, to panie premierze, obawiam się, że zostanie to tylko w pana intencji i w tym wystąpieniu jako jedno z konkretów, które niestety w tym najbliższym okresie zostanie to wprowadzone. I jeszcze raz postuluję, chciałbym wiedzieć, co państwo zrobicie, żeby Volkswagen był w Polsce. Bo mówiono, pański poprzednik, pan premier Pawlak mówił, że Fiat będzie w Polsce. A wiemy, że 500 poszła do Serbii. Wiemy o tym, że została Panda wycofana.
I co w tej materii zrobi polski rząd, kiedy zamiedzą, kiedy u nas sprzedaż spada? W Czechach, proszę Państwa, ponad milion sprzedaży samochodów w 2011 roku. Jeśli chodzi o Słowację, malutka Słowacja, prawie na tym samym poziomie, co Fiat Auto Poland. I jakoś Słowacy, Czesi umieją, my z tak sprawnym, genialnym, monitorującym, kontrolującym, analizującym rządem nie jesteśmy w stanie niczego zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Głos... Panie Marszałku, ja tylko chciałem jeszcze ze względu na to, że reprezentuję Klub Prawa i Sprawiedliwości. No nie mam nic innego do prezydenta powiedzieć, że my będziemy wnioskować o odrzucenie tej informacji, którąśmy wszyscy słyszeli. Była długa, ale czy wyczerpująca? Niekoniecznie.